Witajcie moi drodzy, witam Was w sobotni poranek, w sobotni grudniowy poranek 9 grudnia. I dzisiaj towarzyszą nam dwa teksty biblijne, które nas mają prowadzić, które proponuje nam przewodnik z Biblią na co dzień. Są to fragmenty z Psalmu 30. W 4. wersecie czytamy takie słowa: Panie, podniosłeś z otchłani duszę moją, ożywiłeś mnie pośród tych, którzy schodzą do grobu. I z Ewangelii według świętego Jana w 5. rozdziale, w 25. wersecie takie słowa z kolei znajdujemy. Jezus mówi: zbliża się godzina, owszem już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. I wydaje mi się, że te dwa słowa świetnie korespondują z czasem, który właśnie przeżywamy, czyli z czasem Adwentu. Oczekujemy na przyjście Syna Bożego, na powtórne przyjście Chrystusa. No to aż Zbawiciel znów pojawi się wśród nas i aż zakończy to, co jest złe i w naszym życiu, i wydaje mi się, że w życiu także całej rzeczywistości, w której żyjemy, że zmieni całą rzeczywistość, w której żyjemy. Zmieni ją na lepsze, bo w nim wypełnią się wszystkie obietnice, w nim wypełnią się także wszystkie nasze nadzieje. Bo kto z nas nie pragnie, aby zakończyły się wojny? Kto z nas nie pragnie sprawiedliwości? Kto z nas nie chciałby żyć w świecie, w którym nie ma cierpienia, w którym nie ma głodu, ubóstwa? Kto z nas nie chciałby żyć w świecie, w którym nie ma chorób, które przecież nas także dotyczą? I co najważniejsze, kto z nas nie chciałby żyć w świecie, w którym nie ma grobów, w którym nie ma umarłych, w którym nie ma śmierci? Chrystus przychodzi, aby zakończyć to, co złe. Chrystus przychodzi, aby zakończyć grzech. Chrystus przychodzi, aby śmierć nie miała nad nami żadnej władzy. On już raz przyszedł i Jego przyjście zakończyło się zmartwychwstaniem i w niebo wstąpieniem. Zmartwychwstaniem, czyli tym pierwszym zwycięstwem nad śmiercią. Pokazaniem, że śmierć i grzech nie mają nad nami mocy, kiedy jesteśmy w Chrystusie. I w niebo wstąpieniem, które uświadomiło nam, że Chrystus, tak jak Chrystus w niebo wstąpił, tak i nas prowadzi do nieba, tak i nas poprowadzi do tego, co wieczne, co dobre i co nieskończone. W Adwencie oczekujemy na powtórne przyjście. W Adwencie oczekujemy, aż Boża obecność znów się wypełni. Aż Chrystus przyjdzie, by zakończyć nasze problemy, by poprowadzić nas do tej ostatecznej wolności. Ale ta godzina także już nadeszła. I już teraz, będąc w tym świecie, będąc w tej rzeczywistości, doświadczamy Bożej mocy. Doświadczamy tego, jak On zmienia życie każdego z nas. Doświadczamy tego, jak dodaje nam odwagi do przeżywania kolejnych dni, jak dodaje nam odwagi do zmagań z różnymi codziennymi problemami. Odkrywania nadziei na to, co przyszłe, ale też odkrywania Boga obecnego w naszym życiu życzę nam na ten Adwent, jak i na ten Adwent, który przeżywamy przez całe nasze życie, bo całe nasze życie jest czuwaniem i oczekiwaniem na Pana. Zostańcie z Bogiem, błogosławionego weekendu, błogosławionej soboty. Amen.